Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam. W tę właśnie niedzielę, drugą niedzielę okresu Bożego Narodzenia. Już za moment rozpocznie się modlitwa Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem. Widzimy wypełniony pod słońcem rzymskim plac Świętego Piotra na Watykanie. Za chwilę pojawi się Ojciec Święty w oknie Pałacu Apostolskiego i skieruje do nas słowa rozważań, a potem także będzie wspólna modlitwa Anioł Pański z pielgrzymami obecnymi tutaj jeszcze w czasie świątecznym, no z Rzymu, ale także i z całego świata. Widzimy piękną, wielką, bożonarodzeniową choinkę, również szopkę, którą znamy z transmisji świątecznych z placu Świętego Piotra i z Bazyliki Świętego Piotra. Jest to czas też szczególny, kiedy przybywają właśnie grupy pielgrzymów, by ten czas pewnego wypoczynku świątecznego, noworocznego już właśnie wykorzystać i być w stolicy Kościoła, jakim jest wieczne miasto Rzym, no i oczywiście Watykan, gdzie możemy spotkać i modlić się jako wspólnota właśnie wierzących Chrystusa w sposób szczególny w pierwszych dniach Nowego Roku. Widzimy Ojca Świętego Franciszka, słyszymy oklaski, przywitania Ojca Świętego. Cari fratelli e sorelle. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry, witam nas Ojcze Święty. W tę drugą niedzielę okresu Bożego Narodzenia czytania biblijne pomagają nam poszerzyć nasze spojrzenie, by mieć pełną świadomość znaczenia narodzin Jezusa. Księga Syracha świętuje przybycie Bożej mądrości między lud. Nie jest ona jeszcze wcielona, ale ma charakter osobowy. Non solo è venuto ad abitare tra il popolo. Ma si è fatto uno del popolo, uno di noi. Dopo questo avvenimento. Ale w pewnym momencie mówi o sobie: ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł. Una legge, una istituzione, ma una persona divina. To jest na razie osoba Boża, Jezus, który kieruje nas. I w pewnym momencie mówi: ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie moje. Ewangelia z prologiem świętego Jana okazuje nam, że słowo odwiecznej stwórczej jest jednorodzonym Synem Bożym. Mówi do nas święty Paweł: jesteśmy w planie Bożym. Każdy z nas odnajduje swoje fundamentalne powołanie. Jesteśmy przeznaczeni, aby być dziećmi Bożymi za sprawą Jezusa Chrystusa. Dlatego odwieczny Syn stał się ciałem, aby wprowadzić nas w swoją synowską relację szczególną z Ojcem. Tak więc, bracia i siostry, kontemplując nadal godny podziwu znak żubka, dzisiejsza liturgia mówi nam, że Ewangelia Chrystusa nie jest bajką, nie jest mitem, ale jest budującą historią. Przeciwnie, jest to właśnie pełne objawienie Bożego planu dotyczące człowieka i dotyczące świata. Jest to orędzie jednocześnie proste i wspaniałe, co nas pobudza do postawienia sobie pytania, jaki konkretny plan umieścił we mnie Pan, który stale aktualizując swoje narodziny pośród nas. Apostoł Paweł podpowiada nam odpowiedź.
Bóg wybrał nas, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w miłości. Oto znaczenie świąt Bożego Narodzenia. Jeśli Pan stale przychodzi pośród nas, jeśli stale obdarza nas darem swojego Słowa, to dzieje się tak, aby każdy z nas mógł odpowiedzieć na to powołanie, stawać się świętymi w miłości. Bo świętość to przynależność do Boga, to komunia z Nim, przejrzystość Jego nieskończonej dobroci. Dlatego ktokolwiek przyjmuje w sobie świętość jako dar łaski, nie może nie przełożyć jej na konkretne działanie w codziennym życiu spotkaniu. Dlatego też świętość to przynależność do Boga, komunia z Nim, przejrzystość Jego nieskończonej dobroci. To jest dar, który daje mi Bóg. Ja go chcę przetłumaczyć konkretnie na codzienność, codzienności. I to jest właśnie ta miłość, to miłosierdzie wobec bliźniego, które odbija, jest odbiciem miłości Boga, jednocześnie oczyszcza nasze serce i pozwala nam przebaczać, czyniąc nas dzień po dniu nieskalanymi, ale nie nieskalanymi w sensie, że ja nie mam żadnej plamki, żadnego błędu, ale nieskalanymi w sensie, że coraz bardziej do mnie, do mojego wnętrza wchodzi łaska Boża, która pozwala mi iść w stronę innych, zwrócić się do innych. Niech Najświętsza Maria Panna pomoże nam przyjąć z radością i wdzięcznością boski plan miłości wypełniony w Jezusie Chrystusie. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Che angelo annunziante, Cristi Fili tui, incarnazione in cognovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie naszym imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ojciec Święty błogosławieństwem zakończył modlitwę Anioł Pański w drugą niedzielę w czasie Bożego Narodzenia. Trwa bowiem spotkanie z pielgrzymami na modlitwę Anioł Pański na placu Świętego Piotra na Watykanie. Drodzy bracia i siostry, in tante parti del mondo si sente la terribile aria di tensione. W szczególnej części świata słyszy się niedobre wiadomości, które napawają nas niepokojem. Napawają nas niepokojem, dając nieprzyjazne wieści o konflikcie zbrojnym.
Niech wszystkie te sprawy będą zamieszczone, ogarnięte modlitewnym namysłem, modlitewną prośbą o pokój. W ciszy teraz módlmy się o pokój na Bliskim Wschodzie i w świecie. Rivolgo un saluto cordiale a voi. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli do Włoch z innych krajów świata. Pozdrawiam rodziny, stowarzyszenia, grupy parafialne, a w szczególny sposób młodzież z Cresima di Mozzo, a także z Alme, z diecezji Bergamo. A także grupę Fraterna Domus. W tę pierwszą niedzielę roku, nowego roku, składam moje najlepsze życzenia spokoju oraz pokoju w Panu. W szczęśliwych i trudnych chwilach powierzmy się Mu, który jest naszą nadzieją. Pamiętajmy także o zobowiązaniach, które podjęliśmy w nowym roku, w Dzień Pokoju, widząc pokój jako sposób i nadzieję jako sposób dialogu i pojednania oraz naszego nawrócenia w stronę ochrony przyrody. Dzięki łasce Bożej możemy to wszystko przemienić w praktyce. Życzę dobrej niedzieli i proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Życzę wam dobrego obiadu, spotkania przy niedzielnym stole. Do zobaczenia jutro w uroczystość Objawienia Pańskiego. Ojciec Święty już zaprosił nas dzisiaj na jutrzejsze świętowanie Objawienia Pańskiego, czyli Święta Trzech Króli. Dziękujemy za to spotkanie z Ojcem Świętym, ale także za nasze spotkanie duchowe z pielgrzymami poprzez transmisję w Radiu Maria i Telewizji Trwam. Życzymy dalej dobrego odbioru naszego programu i życzymy dobrej, błogosławionej niedzieli Dnia Pańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.